Witam Was w kolejnym odcinku z mojego poradnika do zadań zaprzysiężeni. I notabene również ostatniego odcinka z zadań zaprzysiężeni. Więc dzisiaj to jest 7 marca. Tak, musiałem szybko sprawdzić. 7 marca pojawiła się ostatnie zadania się pojawiły z serii zaprzysiężeni. Jutro koniec sezonu. Jeżeli przynajmniej tak zapowiadał na Epic, bo dla tych, którzy nie wiedzą, Epic zapowiedział już, kiedy będziemy mogli zagrać w sezonie drugim. I okazuje się, że data 10.03 jednak nie była błędna. To właśnie 10 marca wchodzi nowy sezon. Ale co zatem z tym, że sezon pierwszy miał się zakończyć 8 marca? No, nie kończy się 8 marca, bo 9 też możemy dalej grać. Jest to pogmatwane i wolę się w to nie zagłębiać. Bo nie po to tu jesteśmy. Jesteśmy tutaj, żeby omówić sobie zadania. Więc mamy... Piszę nadal część 4, chociaż teoretycznie można to traktować jako część 5. Ja to tak traktuję. I musimy skontaktować się ze strażnikiem Szczeliny Sztelanem. Więc standardowo widzimy się już w grze. Więc powoli zmierzamy do holopaleniska. Standardowo, tutaj bez szaleństw, bez nowości. Tej kwestii. Zobaczmy, co nam ma do powiedzenia Sztela. I w ogóle rama się zniszczyła i mamy wyrwę. Takie info. Dobra. Rama jest zniszczona. Niebiosa rozdarte. Nośniki danych zaprzysiężonych w oznaczonych lokacjach. Okej, więc musimy uszkodzić skrzynię zaprzysiężone, by odzyskać twarde dyski. Zadanie pójdzie nam o wiele prościej, ponieważ jak wiemy, Epic zwiększyło teraz w tej aktualizacji, ogólnie w trakcie, ogólnie niedawno, zmieniło szansę na pojawienie się skrzyni zaprzysiężonych z 70% do 100% i pojawiają się one zawsze. Więc wiemy, że jedna jest na pewno tutaj. O właśnie. Wchodźmy ją. No i mamy. Kajmy i teraz dysk. Dysk. I weźmy dysk. Outsiderzy mogą mieć pojęcie, jak działają szczeliny. Przeszukaj ich laboratorium w poszukiwaniu notatek. Przeszukaj papiery w lodowych laboratoriach. No dobra. Dobra, zbierajmy te papiery. Mam nadzieję, że będzie tego dużo. A raczej nie, bo tylko 3, więc... A, teczki top secret. Bardzo ciekawa. O, top secret. My odkrywamy coś ściśle tajnego. Okej. Ciekawe, o kim on mówi. Mędrcach. Dobra, teraz musimy poszukać starożytnych tekstów o
pudełka obłupanej odkrywce. Chodźmy po te teksty. Obłupanej. Tutaj mamy pierwszy. Mamy ścianę i... Jest tu. Trochę w burzy se posiedzimy. Ale nie szkodzi. Damy radę. Dwójka. Okej. I trzeci jest tam. Gdzieś. Trochę daleko. Okej, mamy bandaże. Gdzieś wyleczymy. Okej, jest już znaczek. Mamy to. Ciekawe, czy to będzie już wszystko. Czy... Dziękuję ci serdecznie. To być może nasza jedyna nadzieja. Te teksty mówią o pięknym potworze stworzonym z pychy czempiona. Okej. Piękny potwór. Bardzo ciekawe. Ale to nie koniec. Mamy kolejne zadania. Okej, więc jesteśmy już w kolejnym meczu. Jak poprzednio już nie zdążyłbym tutaj dotrzeć, bo to miejsce już było w burzy. I zobaczmy, co teraz nam powie Sztelan. Z opisu zadania mamy... Czy w opisie mamy... Teraz możemy tylko obserwować rozdarte niebo i przygotować się na najgorsze. Szczelina rośnie, a ja przestałem śnić. Bezkształtne myśli, że zwyciężył. Zawsze mówił, że wymarzył sobie świat idealnego porządku. Nie ma miejsca dla takich jak my. Zabierz te teleskopy w miejsca oznaczone na mapie i zbadaj dokładniej szczelinę w niebiosach. Okej. Wymarzył sobie idealne... Tylko mi to brzmiało jak... Podobnie do urojonego reżimu. Może to jest Jen? Wiecie, ten z komiksu, ten z wojny zerowej. Kto wie? Okej, ktoś jest. Piękny aim. Wspaniale, wspaniale. Dobra, chodźmy wziąć ten teleskop. Wydaje mi się bardziej zbłaźnia. Właśnie. Chodź tu, Naruto. Watashita-kita. To jest. No. To by było na tyle z niezbłaźniania się. Sprzątnij miejsce i ustaw teleskop. No dobra. To jedźmy tam. Wiecie co wam powiem? Ja to się już chyba już... Nad tym zawsze będę zastanawiał, ale czemu Epic wybiera miejsca dla tych, w
tych zadaniach, żeby one były zawsze oddalone od siebie o tak daleko. Nigdy tego nie zrozumiem. Tak jak się obawiałem, szczelina w niebiosach grozi rozdarciem. Moje życie wśród zaprzysiężonych było samotne i pełne sekretów. Od początku stoisz u mego boku na polu bitwy. Razem mamy szansę zwyciężyć. Koniec końców gwiazdy zdecydują. Ale dzięki ci za wszystko. Jako przyjaciel. O. Myślę, że nie. Jakoś chyba ci nie ufam. Dobra. I to jest wszystko. Wszystkie zadania ukończone. Teraz chyba pokazuję mi to tak. No, czyli to jest wszystko. Myślę, że nawet nie będę wychodził do lobby. To raczej nie ma sensu. Więc tak. Mamy zadania ukończone. Cała fabuła z sezonu pierwszego zakończona. Wielka wyrwa na niebie. I wielką niewiadomą na temat tego, co się wydarzy dalej. Ja bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Bardzo wam dziękuję za oglądanie wszystkich odcinków z tej serii. Mam nadzieję, że wam się podobała. No i oczywiście w następnym sezonie wrócimy z zadaniami fabularnymi, które wtedy oczywiście będą miały inną nazwę. Także ich ogólny zarys, sposób działania będzie taki sam. No i oczywiście możecie się spodziewać, że znowu będę w to wchodził. Bo są dwie rzeczy, które ja w tej grze lubię. Zadania, to jest fabuła. Więc na bank cię zobaczymy w kolejnych zadaniach. No. I tym miłym dla nas, niemiłym dla niej akcentem. Jeszcze raz bardzo dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w następnych materiałach w moim kanale. Na razie.